heute in ganz besonderer Weise meine Kollegin Beata Szydło begrüßen. Beata Szydło begrüßen, die heute mit einem großen Teil der polnischen Regierung hierher zu uns nach Berlin gekommen ist, um die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen durchzuführen. Diese Regierungskonsultationen finden in einer sehr bewegenden Zeit statt. Einmal erinnern wir uns an die Zeit vor 25 Jahren, als der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet wurde. In der vergangenen Woche war bereits der polnische Präsident hier bei uns in Deutschland zu Gast und unser Bundespräsident in Warschau. Und wir haben dieses Jubiläum auch regierungsseitig genutzt, um unsere breite und sehr enge und freundschaftliche Zusammenarbeit noch einmal zu unterstreichen. Das hat sich gezeigt, sowohl in den Gesprächen zwischen uns als auch in den Gesprächen der Minister, als dann auch im Plenum der Minister, wo wir uns eben ausgetauscht haben. Nie jest wcale oczywistością, że Polska i Niemcy dziś są tak dobrymi sąsiadami, tak dobrze współpracują. To jest bardzo poruszające. Dziś przedstawiony został wspólny podręcznik do nauczania historii. To także pokazuje, że mamy na uwadze naszą skomplikowaną, naszą złożoną historię. Niemcy obarczyły się winą. Mamy wiele punktów zaczepienia do ścisłej współpracy. Chciałam podkreślić, że relacje dwustronne. Dziś w ramach naszych konsultacji podpisany został szczególny projekt, który daje odpowiedź na wspólne wyzwania, mianowicie porozumienie o odbudowie szkół w Libanie dla dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły. W lutym podczas wizyty pani premier Szydło omawialiśmy już ten projekt. Cieszę się, że dziś udało się go wdrożyć. Cieszę się również, że udało się omówić temat wymiany młodzieży, zintensyfikować wymianę młodzieży. Polska zwiększyła swój wkład na rzecz współpracy młodzieży. Także jeszcze bardziej intensywnie w kierunku przyszłości możemy współpracować w tym obszarze. Rozmawialiśmy o sytuacji Polaków oraz obywateli pochodzenia polskiego w Niemczech, na temat nauczania języka polskiego, o wzmożeniu, intensyfikacji nauczania języka polskiego. Chcemy wznowić obrady Okrągłego Stołu, który zajmuje się tym tematem. Zapowiedziałam, że będę raz jeszcze rozmawiać z premierami landów, jak jeszcze zintensyfikować naukę języka polskiego. Jest gotowość już zgłoszona ze strony Bawarii. Dobrze funkcjonuje to w północnym Rejnie Westfalii i w Brandenburgii. Kolejnym tematem były wyzwania, przed jakimi stoimy. Jutro referendum w Wielkiej Brytanii.